Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy, witam również panią redaktor. Mamy powódź w Polsce, zalane miasta, ewakuację mieszkańców. No, w Łodzi też wcale nie lepiej, no może nie aż tak tragicznie, ale ulewa na szczęście. Na szczęście dotarła do województwa łódzkiego też. Intensywne opady spadły w powiecie pajęczańskim. Pod Radomskiem przeszła trąba powietrzna przez wieś Wierzchowiny. Później są zniszczenia w zabudowaniach. Na szczęście nie ma informacji o rannych. No też tragiczna sytuacja jest w ogóle w Europie. To prawda, jeśli chodzi, pani zaraz rozpoczęła województwa łódzkiego, to też pozwolę sobie tutaj kilka słów powiedzieć. Otóż w zeszłej kadencji samorządu województwa stworzyliśmy taki fundusz Pomagamy, gdzie samorządy składają się wcześniej na to, żeby w razie sytuacji klęsk różnego rodzaju pomóc tym samorządom, które no, ucierpiały w wyniku danej klęski. No i mam nadzieję, że tutaj ten fundusz teraz zostanie uruchomiony. Natomiast rzeczywiście w kraju sytuacja na południu jest dramatyczna. Widzimy wszyscy te obrazki z różnych miejscowości, no Głuchołazy, gdzie zostały zerwane dwa mosty, no, gdzie właściwie miejscowości całe są zatopione. To jest jakiś obraz horrendalny, który niektórzy z nas pamiętają z 97 roku zwłaszcza, gdzie z helikoptera obserwowaliśmy właściwie całe połacie miast zatopionych. No strasznie to wygląda. Co najgorsze, bo tak, Lądek-Zdrój, odcięty od świata, potrzebuje pomocy, nie ma prądu. Później szpital w Nysie, odcięty od świata, nie ma prądu. Nawet benzyny nie można zatankować, no bo jak nie ma prądu, to nie można tankować. No to prawda, poza tym kto wie, czy tam ta benzyna nie jest zmieszana już też z wodą. No to jest niesamowicie dramatyczna sytuacja. No pomyślmy teraz, co by się stało, gdyby nie było tego zbiornika retencyjnego w Raciborzu, który to dzisiaj został uruchomiony, który ma ogromne pojemności, 188 milionów sześciennych metrów wody może pomieścić. No to jest właśnie ta inwestycja, którą PiS realizowało, zakończona i po raz pierwszy uruchomiona właśnie teraz. Do tej pory na szczęście nie było takich konieczności. Wcześniej byliśmy wyzywani od gigantomanii PiS-u, bo ten zbiornik był realizowany, no ale dzisiaj Wrocław, Opole mogą właśnie cieszyć się z tego, że ocalone zostały właśnie dzięki temu. No, wozy strażackie, kolejne, to co byliśmy posądzani o złodziejstwo, Fundusz Sprawiedliwości, no wozy strażackie dzisiaj właśnie tam jadą na południe, ratować dobytek, ratować ludzi, ratować sprzęt. To właśnie dzięki strażakom, pamiętajmy, ja bardzo przy okazji dziękuję wszystkim służbom, policji, strażakom, pogotowiu lotniczemu, którzy stanęli na wysokości zadania. No i niesamowicie w pocie czoła, dzień i noc, dzisiaj ratują ludzkie zdrowie, życie oraz dobytek. Wojska Obrony Terytorialnej, również kolejna służba, której należą się podziękowania, ale to również byliśmy osądzani o czci wiary, że to jest prywatna armia pana ministra Macierewicza. Dzisiaj wiemy doskonale, jak w wielu sytuacjach, od pandemii poczynając, po różne inne sytuacje kryzysowe, ale również właśnie dzisiaj w tej powodzi Wojska Obrony Terytorialnej mają ogromne zadania, realizują właśnie tam na miejscu. Także myślę, że tutaj wiele należy się podziękować, ale i wiele samokrytyki ze strony opozycji, która wcześniej Prawo i Sprawiedliwość atakowała za różnego rodzaju rzeczy, które dzisiaj, jak widać, doskonale sprawdzają się w boju. Także myślę, że dzisiaj no, ci, którzy rządzą dzisiaj, ale wcześniej byli w opozycji, powinni uderzyć się w pierś, że się jednak myliliśmy. Jest takie ukute powiedzenie, taki wyraz jest, betonoza, to jest określenie, które stosuje się wobec przestrzeni publicznych, w których zastosowano beton. No i tak spójrzmy na Łódź, no to mamy strasznie dużo zabetonowanych powierzchni i teraz bardzo często dochodzi do tego, że powierzchnie są zalane wodą, no bo te studzienki nie nadążają tej wody odbierać, natomiast nie ma przestrzeni, nie ma ziemi tam, gdzie ta woda by mogła wsiąkać. No nie myśli się o tym. Też się zastanawiam, może pan mi powie, dlaczego są budowane takie krawężniki wysokie? Jak jest jezdnia? Ogromne krawężniki, które oddzielają jezdnię od chodnika.
Czemu to służy? Prawdopodobnie, nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie do końca, mogę się tylko domyślać, że tu chodzi o to, żeby kierowcy nie wjeżdżali na pobocza, gdzie przeważnie jest no, albo trawnik, albo jakaś zieleń inna, ale taka jest moje wytłumaczenie na moje potrzeby, a nie znam jak gdyby odpowiedzi. No tak, ale teraz wie pan, niedawno spotkałam się z taką sytuacją, jechała karetka pogotowia, wiadomo, że trzeba zrobić korytarz życia i jest to utrudnione, jak wjechać na taki krawężnik. No, to jest niestety sytuacja bardzo częsta i Straż Pożarna i wszelkie inne służby, no, karetki mają z tym duży problem, bo w miastach dochodzi do zawężenia ulic, celowo zresztą, by tak zwany uspokoić ruch. No niestety ten uspokojony ruch powoduje korki z jednej strony, ale to jeszcze małe piwo. Gorzej jest, kiedy potrzebuje ktoś natychmiast pomocy, służby jadą i spotykają się w takim korku. No to jest sytuacja też bardzo, bardzo zła. Oczywiście wracając do tej betonozy, o której pani wcześniej wspomniała, niestety był taki trend przez długi czas, wodarze miast, z dużych miast zwłaszcza, szli w kierunku takiego zabetonowania. Dzisiaj lekko już ta sytuacja zaczyna się odwracać, niemniej no, tych zabetonowanych przestrzeni mamy wciąż bardzo, bardzo dużo. No, każdy chce jednak dążyć jednak do tego naturalnego środowiska, czyli do zieleni i chcielibyśmy wkoło siebie mieć mnóstwo drzew, trawników, jakichś kwietników, ale to jeszcze dużo czasu pewnie upłynie, zanim ta sytuacja wróci, no bo te inwestycje, które zostały już wykonane, no one pewnie przez wiele lat będą no, stały w taki sposób, że ten beton będzie z tych miast się cały czas wylewał. No, myślę, że to jest czas, żeby pomyśleć o innym kierunku, tym bardziej, że rzeczywiście to, co pani powiedziała, ta zieleń zatrzymuje wodę. I to było tak już jakiś czas, ktoś wpadł na pomysł, żeby nie trzeba oprócz zbiorników retencyjnych, które mają oczywiście swoją rolę, którą trzeba budować i które zatrzymują wodę, to jednak my możemy jako mieszkańcy zatrzymywać również tą wodę w mniejszych niewątpliwie ilościach, ale jednak czy to zbierając ją do jakichś beczek, jeżeli chodzi o rynny, czy też jakieś kwietniki chociażby robić, gdzie ta woda wsiąka w ziemię, nie spływa natychmiast do kanalizacji. No to jest wszystko takie małe niby rzeczy, ale suma summarum, jeśli się takie rzeczy będą robili mieszkańcy dużych miast, zwłaszcza w dużej ilości, no to w tym momencie rzeczywiście dużo tej mniej wody będzie spływało później do kanalizacji deszczowej, a następnie do rzek. Także warto jednak pójść w tym kierunku. Dobrze, jeszcze teraz pana zapytam. Myśli pan, że Bruksela tutaj pokaże swoją solidarność, tak jak my to robiliśmy wielokrotnie w powodziach, pożarach, klęskach w Unii Europejskiej, czy nam pomoże? Znaczy, spodziewam się, że jakimś pieniądzem Bruksela się podzieli, natomiast nie spodziewam się, byłbym się, żeby to były pieniądze, które w jakikolwiek sposób poprawią sytuację, no głównie tych mieszkańców. Pamiętajmy, że to są zalane domy, samochody, to są zniszczone drogi, szkoły, szpitale, mnóstwo infrastruktury różnego, kolejowej i drogowej, a więc to są miliardy, miliardy złotych. Czy Bruksela w naszym przypadku nigdy nie była tak hojna, by na klęskę żywiołową, jaką mieliśmy, przeznaczyć olbrzymie pieniądze? Wątpię w to, no pewnie jakieś pieniądze staną skierowane, aczkolwiek nie spodziewałbym się hojności tutaj i zrozumienia sytuacji ze strony Brukseli. Też trzeba powiedzieć, bo najważniejsze dwa państwa w Unii, no to Niemcy i Francja, a teraz z Niemcami coś tam się dzieje nie za dobrze, bo dzisiaj nawet słyszałam, że gospodarczo nie za dobrze jest u nich, no i w związku z tym chyba wprowadzają kontrolę na wszystkich granicach. Budowali politykę multikulti i migrantów puszczali, teraz będą do nas odsyłać. No właśnie, no to jest niesamowite, że nastąpił absolutny przewrót w polityce dotyczącej migrantów. Wcześniej pamiętamy Angelę Merkel, która otworzyła szerokie bramy, willkommen, mówiła, właściwie to jesteśmy otwarci na każdą ilość. I ci imigranci płynęli różnego rodzaju pontonami przez Morze Śródziemne i później drogą lądową przedostawali się, pomimo oczywiście blokad różnego rodzaju, na przykład na granicy z Węgrami.
Niemcami, to jednak dochodziło do sytuacji, kiedy docierali oni do Niemiec. Tam oczywiście natychmiast starali się o pomoc socjalną, nie asymilowali się, a wręcz dochodziło do bardzo dużej ilości przestępstw na tle oczywiście głównie ich wiary, czyli islamu, i w związku z tym jakby Niemcy musieli chować tę swoją praworządność, którą osunęli, bo wiedzieli, że muszą ustąpić, ponieważ taki był trend, że należy absolutnie ustąpić przed migrantami. No dzisiaj dochodzi do tego, że wygrywa AfD w wyborach. Partia, która słynie z tego, że jest antyislamska, czy też antyimigrancka. No i obecny kanclerz przestraszył się widocznie tego trendu, który zaczyna dominować w głowach Niemców, aby jednak odejść od tej polityki. I sam zaczął ruch wyprzedzający, który doprowadził do blokady granic niemieckich z innymi państwami, no między innymi z Polską, dość tak gwałtownie, bez żadnych, jak słyszymy, konsultacji i poinformowania. Wcześniej były takie już oczywiście blokady w związku z mistrzostwami, dużymi imprezami. To było dość wtedy zrozumiałe, kwestia bezpieczeństwa była jakby wyjaśnieniem. Natomiast dzisiaj absolutnie mamy blokadę na pół roku bez żadnego konkretnego powodu. No jedynym jakby wytłumaczeniem jest nie tyle kwestie, moim zdaniem, gospodarcze, co kwestie związane z wyborami, z wewnętrznymi sondażami, które mówią o tym, że absolutnie Niemcy odchodzą od tej polityki multikulti. I w związku z tym ten, kto będzie dalej popierał tego typu tendencje, no niestety spotka się ze sromotną porażką w wyborach do Bundestagu. A więc myślę, że to jest główną przyczyną tego, że nastąpiło to zamknięcie granic. Notabene, kiedy rząd Viktora Orbana również robił podobną politykę, zamykał, pamiętamy, te granice, to dostał olbrzymią karę. 200 milionów euro. Ukarano wówczas Węgry za to, że tego typu politykę zastosowały. No ciekaw jestem, czy teraz rząd w Niemczech, czy Niemcy dostaną podobną, no odpowiednio większą oczywiście, bo Niemcy są dużo większym, bogatszym krajem, czy dostają również karę, którą zostanie nałożona przez Unię Europejską. Szczerze wątpię, ale chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, aczkolwiek mam nadzieję, że ta polityka związana z odejściem od wpuszczania do Europy migrantów w końcu jednak zmieni się i absolutnie granice szczelne będą zewnętrzne, granice Unii Europejskiej, a nie, że każdy kraj wróci do tego, co było wcześniej, gdzie każdy kraj stosował granice wewnątrz Unii i jakby tutaj były wszelkie kontrole. Jednak to się nam wszystkim spodobało, że możemy podróżować po Unii w sposób szybki, bez żadnej kontroli, bez w zasadzie żadnego okazywania bagaży, no ale dzisiaj, jeśli taka polityka Niemiec miałaby się utrwalić we wszystkich krajach, no to wrócimy niestety do niezbyt dobrej praktyki. Tego nie chcemy. Chcemy jednak bezpiecznej Europy, chcemy jednak poruszać się szybko i bezpiecznie między państwami wewnątrz Unii Europejskiej. W Politico czytamy, że decyzja wprowadzająca kontrolę na granicy od 16 września, ta decyzja Berlina grozi rozłamem w Unii Europejskiej. Jak pan uważa? Tych rozłamów już wydawałoby się, że mieliśmy dużo. Oczywiście Unia będzie groziła, ale Niemcy, proszę państwa, to Niemcy. Oni mają pozycję inną, dominującą w Unii Europejskiej. I czy Niemcy mogliby złamać wewnątrz Unii Europejską? Nie sądzę. Myślę, że nagle się okaże, że jednak jest konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji, które są jednak możliwe do zastosowania. Nie były możliwe, kiedy Polska miała problem, nie były możliwe, kiedy Viktor Orban bronił granicy, no ale kiedy Niemcy takie regulacje będą chciały, prawdopodobnie te regulacje będą możliwe do zastosowania. No, obym się mylił, myślę, że jednak warto by było pomyśleć o regulacjach, które będą na zewnątrz granic Unii Europejskiej jako całości, a nie w poszczególnych państwach.
Dobrze, to teraz zapytam pana o taką kwestię, no bo prawnicy mają wyrazić czynny żal. Będzie to wyglądać tak, że jeżeli, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, że sędziowie przyjdą, no i będą tam mówić, że tak, źle zrobiłem, proszę mnie rozgrzeszyć, no i teraz któryś tam, nie wiem, czy pan premier, czy kto powie, dobrze, teraz już jesteś sędzią i możesz ich sądzić. Czy to jest w ogóle normalne? No to wracamy do lat komuny. No, wie pani, kiedyś też tak było, że sędzia, który się ukorzył przed komuną, że zbłądził, to wówczas mógł wrócić i być już tym sędzią namaszczonym. No tutaj jak wygląda na to, że jest powrót do tego typu myślenia i to jest no nie tylko kuriozalne, ale i dramatyczne. Myślę, że tutaj środowisko prawników jednak, to które było na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, które podobno uzgodniło tego typu ukorzenie się, no było tylko po jednej stronie sporu, ale olbrzymia część tego środowiska w ogóle nie brała udziału w tym spotkaniu i w związku z tym nie akceptuje dzisiaj tego typu ukarzania się. I myślę, że to nie nastąpi, ale też sądzę, że na tyle głośno ta sprawa obiła się echem w mediach w kraju, że mam nadzieję, że jednak odejdą od tego typu prób upokorzenia części, ogromnej części sędziów, którzy no, są pełnoprawnymi sędziami w Polsce. Nie potrafię zrozumieć, jak można wpaść na tak kuriozalny pomysł. No dobrze, to teraz ta demokracja walcząca, bo to kolejna historia. Demokracja walcząca, to jest demokracja czy nie? No była liberalna, teraz jest walcząca. No cóż, można mówić, że demokracja walcząca to już było, natomiast oby się ta rychło nie zamieniła w demokrację bijącą, bo ta demokracja, jak widać, ewoluuje dość szybko z tymi końcówkami, a w związku z tym ta uśmiechnięta Polska, która próbuje nam wprowadzić różne odmiany demokracji, no zaczyna powoli ewoluować właśnie w stronę takiego bardzo ostrego namawiania wszystkich do tej konkretnej demokracji. Więc no, zaczynam się obawiać, że ta demokracja będzie za chwilę nam wszystkim ta forma, którą oczywiście oni chcą, bo wszyscy chcemy demokracji, ale ta forma, którą chce wprowadzić nam rząd, minister Bodnar, no, będzie dla nas bardzo złym tworem i wszyscy zatęsknimy za demokracją, która jeszcze niedawno była formą wolności, formą wyrażania się swoich przekonań politycznych albo jakichkolwiek innych i nie powodowało to żadnych reperkusji ze strony policji, ze strony władzy. No, kuriozalnym jest już to, że jak wiemy, dowód rejestracyjny samochodu prezesa Jarosława Kaczyńskiego został zatrzymany, choć samochód przechodził badanie, miał aktualne badania techniczne, to nagle okazało się, że potrzeba 11 radiowozów, które zatrzymają tenże dowód i w związku z przyciemnionymi szybami, które nagle okazało się, że są niedozwolone. No, proszę Państwa, sytuacja zaczyna być nie tylko kuriozalna, ale i trudna dla wszystkich, którzy chcą mieć tej wolności jeszcze w Polsce, a zaczynamy płynąć w kierunku takiego satrapizmu, który wprowadza nam Donald Tusk. Ta kontrasygnata to jest złożenie podpisu na akcie prawnym już przez kogoś podpisanym. To jest taki wymóg i to wygląda tak, że prezydent Rzeczypospolitej dla swojej ważności podpisu potrzebuje prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. No i dokonało się tak w sprawie sędziego, gdzie Donald Tusk złożył taką kontrasygnatę. Taka wisienka na torcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, ponieważ to już po prostu jest ośmieszenie państwa. To jest ośmieszenie państwa. No, kto zagwarantuje, że ten błąd, który, jak twierdzi Donald Tusk, popełnił, a z którego się mógł wycofać, nie spowoduje, że za chwilę jednak stwierdzi, że ten błąd
Należy zapełnić, bo to był znowuż błąd i należy jeszcze raz go poprawić. Takich błędów nie ma możliwości poprawiania, a przynajmniej nie w taki sposób, jak to próbował zrobić Donald Tusk. Co więcej, sędziowie, którzy złożyli do USA skargę na tą kontrasygnatę, również dostali wyraźną odpowiedź ze strony sądu, że to jest niemożliwe, że źle złożono skargę i sąd skierował sprawę do prezydenta Andrzeja Dudy jako organu właściwego do rozpatrzenia tejże skargi. Jak wiemy, prezydent Duda uznał jednak, że nie ma możliwości wycofania się z kontrasygnaty, a więc poprzednia kontrasygnata jest jak najbardziej ważna i w związku z tym nie ma takiej możliwości, by raz dokonana była wycofana i sędzia Wesołowski na przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów jak najbardziej jest desygnowany. A więc nie sądzę, żeby tutaj ktoś chciał podważać. Nawet ci prawnicy, którzy byli tak bardzo propagowali, byli sprzyjający obecnemu rządowi, obecnemu obozowi rządowemu, no oni również nie przyznają racji premierowi Tuskowi. Ewentualnie mówią takim zawoalowanym sposobem, że to po raz pierwszy, że tego jeszcze nigdy nie było. No nie. Nie ma takiej możliwości, by wycofać się z kontrasygnaty już złożonej. To teraz mamy taką oto sytuację, jakieś badania się pojawiły i z tych badań wynika, że rząd w pierwszej kolejności powinien zająć się drożyzną, czyli gazem, prądem, bo tego chcą wyborcy, to nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej chcą, żeby najpierw się tym zająć, natomiast rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości to są na dalszym planie. No to prawda, tutaj w pierwszej kolejności to jest przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, to jest prawie 28,5%, poprawa ochrony zdrowia 25,7%, budowa centralnego portu komunikacyjnego 23,4%, budowa elektrowni jądrowej 23% ponad, na reformę sprawiedliwości wskazało 16,5% i dopiero 16,4% rozliczenie i poprzedniej władzy. No ale jeszcze dalej to jest jeszcze ciekawie, ponieważ kolejne kwestie były, patrzymy na kwestię dostępu do aborcji, 13,4%, tanie mieszkania 9,6%, związki partnerskie, tak bardzo promowane przez obecną władzę, 6,4% zaledwie interesuje naszego społeczeństwa, więc zupełnie jest tak, że jak patrzymy na priorytety postawione przez Polaków w tym sondażu i priorytety postawione przez rząd Donalda Tuska, to jest jak gdyby zupełnie odwrotnie. Nie ma przecież mowy tutaj o tym, żeby służba zdrowia była w jakikolwiek sposób dofinansowana, by była ona bezpieczna dla Polaków. Centralny port komunikacyjny to w ogóle jest w powijakach, tak samo elektrownie jądrowe. Duże problemy są z bezpieczeństwem państwa. Natomiast co jest na topie, jeżeli chodzi o rząd? Aborcja, wsparcie związków partnerskich, czyli zupełnie jest to, a jeszcze ograniczenie alkoholu, które też tutaj jest zaledwie 1% popiera, no to jest jak gdyby coś, co zajmuje głowę rządzących. Zupełnie nie trafiają moim zdaniem w nastroje Polaków, w potrzeby Polaków, no i to się zemści oczywiście przy najbliższych wyborach. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, były wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.